Hej, witam bardzo serdecznie na streamie, oczywiście z UFC 4. Zakupiłem tą giereczkę właśnie wczoraj. Także co, lecimy z walkami, tylko problem jest jeden, bo jeżeli odpalam grę i walkę, to nie mogę się ruszać. Nie wiem dlaczego. Muszę jakby wyłączać streama, znaczy wyłączać streama, wyłączać zdalne sterowanie i odpalać na nowo, więc tak będziemy robić. Żeby wszystko działało, więc wiecie, może chwilę nie być ekranu, ale lecimy. Lecimy, troszkę sobie przyciszymy gierkę. Tak, żeby było w miarę ok. I cyk. Szukamy przeciwnika, na razie mamy drugą dywizję, chociaż byłem w czwartej, ale spadłem. Dobra, wagi się zmieniły. Wbijemy się z jakimś gościem, który ma duży dosyć poziom. Także może być ciężko. Myślę, że wygrzebiemy sobie Maxa Holloway'a i tutaj z tego miejsca ja sobie zrobię tak. Wyłączę sobie ekran do streamowania i sobie go włączę po prostu. Tak, żeby chodziło, żeby było można tutaj tego, nie? Powinno teraz działać. Zobaczymy. O, teraz mogę się poruszać. O, elegancko, super. I tak przed każdą walką będę musiał niestety robić, więc wybaczcie, że nie będzie chwilę ekranu. Mam nadzieję, że skubaniec McGregora. Badanie terenu. Dobra, trochę dostał na łeb. Jeb mu high kicka. Dobra, leżysz, chłopie. Parter się goś przestraszył. Oj, tu może być ciężko. Ale wychodzimy. Co, kolego? Sójka ci nie wychodzi, to ty już do parteru musisz. Skubańcu. Dobra, może go skończę.
A, zrobił unik, szkoda. Ale koniec. Dobity. Ohohoho, od razu wyszedł. Od razu wyszedł z walki. Jak to wyglądało? Obalenia 1 na 2. No, w znaczących teoretycznie ja byłem lepszy. Ale gość sobie poszedł. Szybka walka. Szybka waleczka. Także poszło gładko. Odbierzmy sobie te zadania. Widzę, że mamy trochę wyzwań do odebrania. To ile? Też jakiś level wpadnie, nie? Jakiś expik dodatkowy. Dobra, więcej nic nie ma. Także lecimy dalej. Lecimy dalej do wyboru postaci. Wybierzemy sobie tą postać i zresetujemy, tak jak wcześniej. No bo mówię, inaczej się niestety nie da. Próbowałem odpalać tak jak zawsze i niestety coś blokuje tutaj. Jakaś jest blokada chyba przed streamingiem tej gry, czy coś w tym stylu. Także trzeba tak niestety robić. Walkę o pas tym razem. Pewnie się trafi nam jakiś ogarnięty gościu. Z dużym poziomem. Chociaż nie, dobra, 15 może być. Dobra, kogo by teraz tutaj zawalczyć? Zobaczymy, kogo weźmie przeciwnik. Swoją postać chyba bierze. Dobra, to bierzemy Maxa Hollowaya znowu. Niech będzie. Okej. Szybko, szybko, żeby mi tutaj to załapało. Dobra, jest ok. Powinno chodzić. Zobaczymy. Dobra, działa. Dobra, pokonany. Nie zdążyłem tego kliknąć. Czemu świetna walka. Szybko porobiony chłopek w tej walce. Może napiszę posta na jakimś YouTubie, że mam streama. Gdzie się to robiło teraz? Tutaj. Dobra, udostępnione. Okej.
Lecimy dalej z kolejnym oponentem. Mamy w sumie pas. Więc szukamy kolejnego. Co to za waga? Waga lekka. Utworzony zawodnik, tak? No to my weźmiemy Khabiba Nurmagomedova. I zrobimy znowu to samo. Działa. Spokojnie go tutaj. Oj, 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 a mnie teraz złapał. Ale Khabib jakieś takie ciosy mam wolne. Strasznie, myślałem, że będzie szybszy. Oj, 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 a mnie teraz trafił. Muszę uciekać. Dosyć kurde wyrównana ta walka jest. Tam dwóch widzów na streamie, siemka. Ale mnie teraz trafił, o kurde. Ajajaj. Ładnie tutaj. Nie przytegował. Thank you.
Nurmagomedov. You're always thinking wrestling when you fight Khabib, but you better be very wary of his stand-up. He's developing his skill every single day. Przy normalnymi prostymi go porozbiję. Gdzie w sumie tam ten trzeci zawsze dochodzi, nie? Dobra, koniec. Po walce. Ale ciężka była dosyć ciężki pojedynek. Myślałem, że tutaj gość troszkę będzie lepszy. Ale ważne, że wygrana. Zobaczmy statystyki. No, z zaczących miałem lepiej, więcej troszkę. Wszystkich trafień też w miarę. Także knockdown 1. Może być. Ważne, że ten udało się wygrać kolejny pojedynek. No i mamy jedną obronę pasa. Także dosyć spoko. Ogólnie tak wygląda moja historia walk obecnie. Wszystkie 10. Zobaczmy tabelę wyników. O, nas nie ma w sumie. Nie wiem, które mamy miejsce, także lecimy dalej. Lecimy po kolejnego oponenta. Dobra, jest jakiś gościu. Super. I ta waga, o kurde. Gość ma 99 poziom, więc pewnie przegram. O, dostałem nawet wiadomość od użytkownika jakiegoś tam. Hi, I really enjoyed your... dobra. Patrzcie, że jakieś wiadomości mi wysyła. Zreportuję go od razu, zgłoś wiadomość. Prześlij. Dobra. Dobra, bierzesz kogoś takiego, tak? 3,5 gwiazdki. O kurde, czas. Dobra. Max Holloway i szybko odpalamy na nowo. Tu wiecie, tu się liczy czas. Cyk. Lecimy dur.
Od razu parter. Także gość będzie chyba tutaj dobry w tym parterze. Żadna obrona nawet nie wchodzi w grę. Widzicie, wszystko mi blokuje. To jest najgorsze. Gość ogarnia wszystkie możliwe metody tutaj. No, wszystko mi bloczy. Wszystko mi normalnie będzie blokował. Nie lubię czegoś takiego. Nienawidzę. Wręcz. Się rozpuści ręce i ja nie mam co zrobić tak naprawdę. Dobra, udało się wstać. Aj, dobra. No nie, tutaj raczej on wygra. Chociaż może jakimś cudem. Oj, oj, oj. Koniec, po walce. No, wiedziałem. Trudno. Spammer i tyle. Spammer i tyle. Ladies and gentlemen, referee Dan Mugliotta has called a stop to this contest at 4 minutes, 29 seconds of the very first round. Declaring the winner by knockout and steal, the undisputed UFC heavyweight champion of the world, Michael Amandez Johnson. All right, there's a little smile. Wasn't much for smiles during fight week. Finally exhale right now because he is still the best in the world at 145 pounds. He's all business in the lead up to these fights, but after the fight is over, he can take a breath. He understands the target that he walks around with on his back and knows every time he goes in there, he fights the very best in the world. Dobra, wychodzimy. Wychodzimy i lecimy dalej. Z kolejnym pojedynkiem. Mam nadzieję, że będzie udany tym razem. Pas przegraliśmy. Ale dywizja trzecia się utrzymała, więc jest git. Nie najgorzej. Czterdziesty czwarty poziom, okej.
Myślę, że tutaj możemy spróbować może... On bierze Barbozę, tak? To my Gaetię weźmiemy. Dobra. Już odpalam na nowo. A, Fergusona wziął. O ty dziadu. A to szukista jeden. Jep, headshot. Ferguson gets up, but he looks dazed, he looks confused. Well, he's got the wrong guy. A my teraz trafił. Showed it there in landing that straight punch. Just out of range with that right hook. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the jump. All right, good job by him there to raise the guard and protect his head. Doing a good job of keeping the guard high, blocking his head, making sure he's not taking those damaging strikes. Both fighters hanging down in the pocket and both landing. Blokuj, blokuj. A spokojnie. Bada teren. Lucky Nick. X Obi-Wan i Iwobi. To niezły Iwobi. Ty dziadu ty. O, my teraz trafił. Ajajajajaj. Broń się, broń się. Kolego, dobrze. Kurde. Kurde, szkoda, że się obronił. Dobra. Kurde, pełne skupienia. Ciężki pojedynek. Gościa na pewno będzie. You keep driving those kicks into his thighs, into his body. Dobra, druga runda. Round two. Fight. Lecimy. Chciałem mu dać łapę i co? Nie dałeś mi łapy? To ty, dziadu, ty. O, z grubej rury zaczął. I mnie trafił ładnie. Straight
Kurde, no, knockdowna mi zrobił. Dobra, jest. Przechwycenie. Ugarda. Ktoś nie ma staminy, także może go dobije. Jakimś cudem. Dosiad. Jeszcze raz. Dobra, koniec, po nim. Zabity w ringu. Elegancko. Robimy przewrót od klatki. Kurde. Dobra walka była. Nawet. Historia walk. Jak to wygląda? No nie najgorzej, wydaje mi się. Mamy trzecią dywizję dalej. Lecimy po kolejnego oponenta. Na szybko. Dobra. 39 poziom, tu widzę sezon 6. Aldo. Max Holloway, o. Może Volkanovskiego weźmiemy, albo Aldo. Albo Ortega. A dawaj mi Ortega, zobaczymy jak Ortega się bije. It's time, uruchom. Szybkie uruchamianie. Niestety tak muszę niestety robić, bo inaczej się niestety nie da. A nie chcę, żeby w trakcie walki pad mi przestał działać i tego, nie? Dam mu hej. O, złapał mnie, nawet nie podlazłeś, ta. Ci napierdzielę za to, kolego. A kurde. No i chyba przegram to. No. Nie, dobra, udało się uniknąć. Ale fart. Tutaj na pałę jakieś robi akcje. Nie teraz, ktoś mi tam pisze. Próbuję jakiś kurwa sztuczek śmiesznych. Co ty chłopie tworzysz? Ja wiem, że jak mnie raz trafisz, to będzie po mnie, ale... Ja się tak łatwo nie dam, koleś. Kurde. Uciekam, uciekam. Kurde, szkoda, że to kopnięcie nie doszło do głowy.
again, we find ourselves here in this clinch situation. We'll see who can advance. Who's going to be the person to dictate the pressure? Who's going to... Kończę z tobą, frajerze ty. No. Teraz mogę zobaczyć. Dobra, dostał na pyrę. Dziad jeden. Czwarta dywizja wbita. No, tu zdecydowanie moje ciosy lepiej wchodziły niż jego. Bez dwóch zdań. Dobra, lecimy dalej. Lecimy dalej. Zobaczmy, jaka teraz waga. Waga lekka. Tutaj myślę, że może Poirier albo od Holloway. Tu jest daremne. Tu w ogóle jeszcze jest Sanchez, Vic, Pettis, Miller, Nurmagomedov, Masvidal, McGregor, ta? Okej, okay, to jak ty bierzesz McGregora, to pozwól mi, że ja sobie wezmę Oliveira. I zobaczymy, kto będzie lepszy. No, startuj, Hopek. Hopek, dawaj. Dobra, robimy ten myk co zawsze, bo tu się niestety nie da inaczej. Pyk, pyk, pyk. Tak, żeby pad działał. Cyk. O, teraz powinno być ok. Zaraz się obraz pojawi. I cyk, lecimy. Już widzę uniki. Co to kurwa było? Się pytam. Co ty kurwa tworzysz, chłopie? Trochę nas rozkrwawił. Oj, oj, oj. Oj, to było dobre. Ale daremny ten Oliveira. Ja pierdzielę, taki jakiś, nie wiem. Kijowy. Bo nic nie mogę do tego McGregora zrobić. Dobra, wygrał raczej ze mną pojedynek. Ale klank. No, gość co robi ze mną to Inoros.
robi tutaj jakieś pady, rzuty i tak dalej. No, było pewne. Dobra, wracamy do trzeciej dywizji. Niestety statystyki walki, no nawet nie ma co patrzeć. Za ile będzie inna waga? Ja bym chciał inną wagę już w końcu. Dobra, 18 minut. Także jeszcze trochę. No, dajesz mi kogoś, czy nie dajesz? Muli i muli. Pięćdziesiąty poziom może być grubo, chociaż nie z takimi się wygrywało pojedynki. No i co, McGregora bierzesz, chłopie? Czy kogoś innego? Bo ja biorę Holloway'a na ten bój. Kurde, szybko strasznie się wczytało tutaj. Chyba zdążę. Dobra. Lekkie lagi są. W ogóle ta gierka ma FPS boosta, także też spokojnie sprawa. Chyba w 120 klatkach chodzi nawet. A to bym wtedy musiał przestawić ten. Czterech K wyłączyć chyba. Jestem ciekaw, jak to działa. Spróbuję za moment po tej walce. Keeping busy, being very active.
Same straszne lagi w tym pojedynku. Strasznie mi kondycha uciekła. Ojojoj, trzeba blok naładować. I głowę. Wydałoby go powalić na sam koniec, ale się nie uda. Niestety. Ajajaj. Dobrze jest, tylko kurde, no... Nie mogę jakoś go tutaj dopaść, nie? Twardy chłop ma łeb. Napiszmy na czacie, że coś się odezwie. No straszne lagi są w tym pojedynku. I to mi się trochę nie podoba, bo strasznie moje ciosy są opóźnione. I on mnie tutaj kroi, powiem. Ciśnie mnie strasznie ten gościu. On nawet się nie dał na ten. Nie dał się nawet powalić w Fraglas 1. Chyba, że jakimś, nie wiem, cudem się uda, ale to raczej nie jest raczej to pewne. Tak, ja już chyba piąty raz leżę. O, jeszcze mi trafi ładnie. O, koniec. Szkoda. Dobra, spróbujemy sobie ten, zmienić artylerii, też miał kurde obity fest. Tymi prostymi, nie? Dobra koleś, przełączaj to i nie ma co, już się godzinę cieszył. To ja raczej znacząco mnie tutaj tymi ciosami kurde zrobił, nie? No, wszystkie trafienia, 101. Także Lipton, że tak powiem.
Ale dobra, my spróbujemy ustawić sobie ustawienia. Żeby mi się FPS boost, zobaczę, czy to będzie chodziło. Poczekajmy, tak. Bo sama gra w sobie już jest ustawiona. Dobra. I uruchomimy grę ponownie. I zobaczymy, jak to będzie chodzić. Czy to jest mit jakiś, czy nie. Czy to będzie lepiej łaziło. Dobra, zobaczmy, co my tutaj blokowaliśmy. Dobra, szukamy przeciwnika. A, wezmę Poriera. Nie biłem się nim jeszcze. Zobaczymy tym razem, jak ta gra będzie chodziła. Chyba trochę płynniej. Tylko, że są lagi z gościem. The striker will try to lead with his punches and his kicks, and the grappler will try to time a takedown, time a clinch position so he can start to work towards a lot of the great judo throws that he possesses. Once on the ground, he is in his realm and will start to chase submissions.
Flush right hand is true. Lands a big right hand early. Knee to the body. Well, perhaps a sign of things to come as he lands a kick there. Nice kick landed by the jump. 1-2 there by Nurmagomedov. Chyba koniec. Nurmagomedova. Koniec. Tak jest. Haha, gość już opuścił. Super. Co za chłop, nie? Dostał na pyrę i opuścił. Nawet spoko tym Poirierem. A, jeszcze raz, niech będzie. Nurmagomedov and Dustin Poirier. All right, so here we go. This highly anticipated fight is now underway. Looks like a classic matchup of striker versus grappler. Am I simplifying things too much? In this instance, you aren't, because this is what got these two men to the show. Right. One guy is known for his diverse attack on the feet. The other guy is known for his ability to drag the fight to the mat and put his opponents in danger from the very start of the grappling exchange. Lands a big right hand early. Oy, oy, oy. Chciał mnie do parteru. Kończ to, sędzia! Kurna! No! Koniec! Do budy, Nurmagomedov. Easy, on mnie chciał kurde do parteru sprowadzić, ale mu nie pykło, nie? Nie pykło gościowi i tak wyszło, że udało nam się wygrać. Także lajcik. W parterze mógłby coś tam zdziałać, ale niestety nic nie zrobił. Mamy 19 godzinę, za niedługo będziemy musieli chyba kończyć. Mówię, dzisiaj się muszę niestety wyspać, to tak fest. Jutro na rano. Ho, ho, nowe te.
nowe wagi kobietami teraz, tak? Kogo on bierze? Jędrzejczyk. Dobra, my bierzemy Jędrzejczyk, nie ma to tamto. Wydupcaj mi z tą Jędrzejczyk, hopie. Siemano, siema Chris, co tam? Ja, Jędrzejczyk na Jędrzejczyk, super. Tutaj muszę tak robić, Chris, wiesz, wyłączać jakby streamowanie zdalne i włączać na nowo, bo inaczej mi się gra jakby, nie mogę nic zrobić, wiesz, nie porusza mi w ogóle zawodnikiem. I muszę tak jakby na nowo odpalać, nie? A to idzie szybko zrobić, także powinno się załadować zaraz. O, teraz kręci. Także niedobrze, wcześniej się szybciej ładowało. Chwila będzie bez obrazu. Dziwna sprawa, no dziwna. No jest bez obrazu, czekaj, może się teraz załaduje. O, jest. Niestety tak by nie łączy mi kontrolera czy coś w tym stylu i muszę na nowo włączać, nie? Jestem oczywiście tam w czerwonych. Jędrzejczyk. A, w pracy mówisz? To ładnie. Ja już po. Teraz mam na rano jeszcze dwie ranki mam w sumie. Kurde, ale ją czula mnie. Przynajmniej na razie. To nie było fajne. Ale goś dostaje szmery, nie? Ale spokojnie, nie podpalajmy się. Ja sobotę akurat mam wolną. Dopiero w niedzielę idę na popołudnie. Ujujuj, teraz mnie tutaj ładnie przycisnął. Uciekamy. No szkurde, tutaj mnie łapie. Za tą nogę, dziad. Wiesz czemu nie jest? Ci powiem czemu nie jest, bo nie ma innej jego UFC na razie, wiesz? Trójka, jedynka, dwójka jest, a czwórki niestety, jak wyjdzie piątka to pewnie dadzą. Tak samo jest z FIFA, co nie? Wychodzi nowa FIFA, ona jest chwilę do kupienia, a potem w EA Play ją wydają, bo jest blisko nowej FIFA, nie? Tego tak jest. A mówię, grę kupiłem, nie? Wow, sekunda do końca i wygrana walka. Elegancko. Sekundka była. Goś leży. Się podpalił za bardzo, a mogła być druga runda. No, dlatego tak jest, nie? Mamy mistrza. Przynajmniej na razie, na chwilę. Zobaczymy dalej, nie? Statystyki walki, no nie wygląda to za ciekawie. Nie ma na co patrzeć. Proste wchodziły jak masło. No, proste wchodziły, nie? Teraz mamy wagi kobiece, więc będziemy się kobietami przez godzinę bić tylko. Tylko i wyłącznie. Kurde, nie wiem jak się tutaj
usiąść na tym fotelu. Zesranym. No i zobaczmy. Czwarta dywizja. Teraz inna waga. Teraz Polek nie mamy w tej wadze. Chyba. O ile się nie mylę. O, Cyborg wziął. O ty dziadu ty. No to co, jak on wziął Cyborg? To ja sobie wezmę Amandę. I do budy, kolego. Chyba za szybko ten wyłączyłem. Ale dobra, może zadziała. Niestety muszę tak robić, bo mówię, no ten pad nie chce współpracować coś tak jakby z grą i jest, że tak powiem, Lipton. Że w ogóle postać mi się nie chce poruszać, nie? Muszę resetować. Waga kogucia. Waga, walka o pas. To chyba będzie chodziło. Mam taką nadzieję. Działa, dobra. Ta. Tylko gościa mogę przegrać, duży poziom ma, nie? Uniki dobrze robi. W ogóle gra ma FPS boosta, nie? Ona chodzi teraz w 120 chyba klatkach. Wiadomo, tego tak nie widać. Ale ustawiłem sobie 120 Hz i 1080p. Co on pokazuje, ty dziadu. Dostała, ma FPS boostika. Gierka. Ale dostaje. Wchodzą te proste, nie? Te jaby. Cały czas do ryja jej dochodzą. A teraz sierpik. Aaa, unik zrobił. Skurwysyn. Zrobił przejście. Najgorzej, że on mnie teraz będzie blokował, bo on wie co ja robię cały czas, bo chce wyjść z tego. Znaczy, ja nie mam staminy i nie mam pojęcia co zrobić. Ugarda. Dobra. Złapany. Ja chcę wyjść z tego, nie? A ona mi nie daje. Ta menda jebana. Dobra, udało się. Uciekamy. Bo w parterze jest dobre, nie? To muszę przyznać, że mnie blokuje. No, kondycja słaba. Trochę mnie wymęczył, nie? W parterze. O, zbugowały się te sterowanie. Zaawansowane mam cały czas na środku. Ale krawsko leci z ryja. Dobra, jeszcze jeden cios na koniec. Elegancko. Ole morda, patrz to. Nie
Teoretycznie nic mi ten gość nie robi. Znaczy tylko w parterze, nie? A tak w stójce to nie jest jakiś mega dobry, no ale zobaczymy, nie? Kondycyjnie no lepiej wygląda. Dobra. To powinien być już koniec. No nie, no i właśnie w to wchodzę, nie? Niepotrzebnie. Niepotrzebnie w to włażę właśnie. Dobra. Ja nie włażę w ten parter nawet. Powiem, że on mnie tam może załatwić, nie? No, przejścia właśnie ogarnia, nie? Dobra, koniec. Ale dostał w rej, co? I wyszedł chłop, nie? Dostał po pysku i wyszedł. Dostał Big Buta na mordę. Się zestrą. O, piątą dywizję wbiliśmy, super. Superancko. Chociaż pewnie z niej szybko spadnę, no ale dobra. Kto tym razem? 53 poziom. Bierzemy jędzę, bierzemy jędzę. Losowo, ta? Dobra. It's time. A czemu nie szuka? Dobra. Szewczenko wzięło mu. Dobrze, mogła być druga dywizja. Przynajmniej na razie. Ale mu hej. Szacunek, dobra. Chcesz szacunek, to będziesz mieć szacunek, chociaż coś podejrzewam, że gość mnie będzie chciał od razu kopnąć, jak mu łapę będę chciał dać. A jednak nie, dobra. Okej, dobra. Już mu ten łuk brwiowy rozwaliłem. Ojojaj, a teraz był klank. Wiedziałem, że mnie teraz trafi. Muszę uważać na te ciosy. Take more of these leg kicks, you will not be able to be very active on your feet.
Dobra, na dystans, na spokojnie. Big Wood. O, spinning back fist. Ajajaj, teraz bym się podpalił trochę. Niepotrzebnie. Dobra, leżeć. Au. Uciekaj. Kurde. Nie no, dobry pojedynek, chociaż gość leżał, nie? Kilka razy. Ale Ray ma obity. Poczuł krew, no, poczuł. Dobra, łapa jest. Poczuł wiatr w żagle. Parę prostych. O kurwa. Aj, szkoda, że nie trafiłem. Tak naprawdę to każdy może wygrać, bo jest ciężki pojedynek. Chociaż na punkty pewnie ja prowadzę, przynajmniej na razie. No właśnie, to jest to. Parę goś się wkurwił. Ajajaj. Ładnie teraz mnie tutaj. Kurna. Ale ciężki bój. Dobra, kto kogo trafi? No on mi tą nogę okopuje cały czas, nie? I mam problem z tą nogą. No i gość może ze mną wygrać przez to. No zaczął właśnie. No patrz. Skurwysyn jebany. Ja mi tą nogę okopuję. Dobra, zmieniam wykroczną. To ten czas. No patrz, jaki kurwa skurwysyn. No i leżaj, no i koniec pewnie będzie. Spróbuję, ale widzisz, obronił się. Skurwysyn. Dobra, tu go dobiję. Postaram się tutaj go dobić, chociaż nie mam kondycji, nie? Dobra, ugard jeszcze. Ajajaj, no kurde no. A dobrze było już. Na koniec tutaj.
Ale widzisz, zaczął kurde ten... Zaczął kurde tą nogę mi okopywać, dziad. Skurwysyn. Żeby mu ta noga się połamała zaraz. Będzie. Dobra, koniec! Frajerze ty. Do budy. Kurde, pić mi się strasznie chce. Ale ciężka bitwa ciężka, naprawdę. Pierwszy raz miałem taki pojedynek trzyrundowy. Zobaczmy, jak w ogóle wyglądają statystyki w sumie, w sensie, że no z nogą była już lipa, nie? Druga obrona tytułu. Zobaczmy, statystyki walki. Ogólne statystyki, oceny sędziów. Wszystko było remisowe, wszystkie rundy. Także no tutaj... Goś miał lepiej, więcej znaczących trafień. Więcej miał ciosów, ogólnie trafień miał więcej. Także no tutaj na punkty podejrzewam, że nie udałoby mi się tego wygrać. Bo było naprawdę ciężkie to do punktowania ogólnie, więc na punkty nie wiem, no nie wygrałbym raczej. Kurde, ile wygranych, 5 z rzędu mamy. Dobra, lecimy dalej z kolejną walką. Ale ciężko, ciężko było. Fajny pojedynek, no ale ciężki bardzo. Dobra, teraz dał nam inną wagę, gościa z gorszym poziomem. Dobra, no ja nie tutaj nie będę ten, nie będę gorszy, biorę tego, nie? Biorę Nunes. No, ładuj się, Xbox Game Streaming. Jest, dobra. No nie wiem, ona chyba mocna jest, nie? Znaczy ona jest bardzo silna, nie? Kurde, ale ta gra płynnie chodzi teraz, nie? Może na streamie tego tak nie widać. Ale tu mam strasznie płynną grę. Patrz, co ja mogłem... Balaha! Pytanie, czy się uda. Nie uda się, on się wystostanie raczej. Tutaj to jest bardzo, bardzo ciężkie są te rzeczy. Te balachy i te inne. Dobra, w parterze jest średni. Znaczy nie ogarnia w tych blokowania. Ale obala mnie. Także może być grubo. Jeb go! Kurde. Ale klank. O, zaraz się postaram. Nie udało się. Patrz, się broni. Haha. A jak tego Taunta robi, to łatwo mogę go ten.
trafić, nie? Bierze mnie na dystans, kurwysyn. Nie no, dobry jest gościu. Jak on uciekł, skoro ja zrobiłem kontrę na nim? Ale bzdura. Coś się zbugowało, to dzieciństwo. Co to było? Ja pierdolę. Co to teraz było, nie? O, i znów noga. Kurde, no ciężko. Tu będę miał ciężki kolejny ten pojedynek. Niestety. No, Bóg. Fest, nie? Noga okopywana, teraz głowa. Zmieniamy wykroczną. Tylko że ona nie ma staminy, nie? On mi cały czas obija. O, ogarnia właśnie, to jest to, nie? Tamten zaczął tak ogarniać od połowy drugiej rundy, nie? Poprzedni. Ale nie chce się bić chyba w parterze. Gość. Kurde, ale mnie obija. Lipa. Dobra, obalamy. Bo ja też bez staminy, nie? I ja mogę tutaj gówno zrobić. Tak powiem. O, patrz, i ta noga. Ej, dobra, po mnie. Już jest koniec. Chociaż, o, dobrze, unik. No, przydałoby się, ale powiem ci, że jest ciężko blokować tego gościa. Już chcę go, kurde, spróbować obalić i on się dziad nie chce dać. Dobra, ale punkty. Obalenia muszą być. Ja ogólnie ciężko mi się z nim. Z tamtym było trochę łatwiej, ci powiem. Z tym jest troszkę ciężej.
ostatnia runda. Nie wiem, co bym musiał zrobić, żeby... Parter, nie? No weź sprowadź, nie? Jak on umie blokować mi te parterowe te. Widzisz, ja go kopnę, a... I mi nogę łamie. Może teraz. Dobra, tu mnie chyba skończy. Chociaż kto wie, dobra, udało się. Ta noga, kurde. Ta noga. Łeb teraz, noga, cyk. No, dobra. Niestety no. Obył mi za bardzo tą nogę i ja już nie mogłem nic totalnie zrobić, wiesz, poruszyć się nie mogłem, nic, no, był lepszy, no, chociaż wyrównanie było w miarę. Ciężki pojedynek, powiem szczerze. Już mówię, nie mogłem się w ogóle poruszać, nie, totalnie. Niestety. On miał więcej tych ciosów ogólnie. 20 do 18, 3 sędziowie, także i tak bym na punkty to przegrał, gdybym by przetrwał tą walkę. Kurde, same kobiety teraz będą. Lipa trochę, lipa. Przez 26 minut, a ja myślę, że jeszcze tak do tej 20 pogram, nie? Nie dłużej. Dobra, weźmiemy kogoś innego niż Amandę. Dobra, my weźmiemy teraz Cyborg. Ten gość w ogóle nie ma poziomu żadnego, tam nie miał. Piąty poziom, więc mamy szansę tutaj z nim. Gość chyba awczy. A nie, dobra, ale są straszne lagi. Chłop się w ogóle nie broni. Chyba szybkie zwycięstwo będzie. No, dobra. Nie dość, że straszne lagi, to gość totalnie się nie ruszał. Unbelievable! What a
good stoppage by the referee. She was not effectively defending herself, and the opponent was doing some real damage. It became a dangerous situation. I think it's the point here now. Totalne easy. Nie wiem czemu on tak ten się poruszał. Takie walki to do statystyk. No, dokładnie. Takie walki to ino do statystyk, nie? Tabela wyników, zobaczmy. W ogóle znajomi jacyś grają? A, Geekshare tylko gra. O, Geekshare też tam spoko. W Europie jakiś gość ma 20 dywizję. Dobra, jeszcze chwilę się pobijemy. Zobaczymy, jak teraz z kogo trafimy. Tylko kurde, wkurza mnie to, że tymi kobietami za długo tak. Te wagi się zmieniają co chwilę, nie? O kurde. 83 poziom. To może być grubo. Ja se wezmę tą panią. Ale gość ma ten, jaki w ogóle bałwana ma. Fajnego. Trochę mi ucho boli od tych słuchawek już. Dobra, lecimy. Kolejny afker? Czyżby znowu jakaś wygrana? Spektakularna? A ty, gość afcze. Nie, broni się teraz, o kurde. W ogóle się przez chwilę nie bronił, nie? Totalnie. Może robi to samo co ja, ten streaming. Coś w tym stylu. I mu wczytywał obraz. No, to przez chwilę nie widać nic. Naprawdę. Ja pierdolę. Ty no. No nic nie mogę zrobić, nie? Czemu to jest takie głupie, że to nie idzie się dobrze wybronić? Mam gardę. Niby mnie gdzieś tam przebija. Ale nie ten. Nie zgadzam się w ogóle z tym. Że nie mogę na boki się. Nie mogę na boki się poruszać w parterze. Bez sensu. No i niestety tutaj. Czwarta dywizja po raz kolejny. No. Ale daj sobie spokój, gość na mnie leży. Ja nie mogę się w ogóle ruszać. Tym bardziej, że miałem zawodniczkę, która. Jakby nie patrzeć. No miała tych gwiazdek trochę i dla mnie to jest dziwne, nie? Że jeden taki knockout parter i gość mnie kończy, nie? Jiu-Jitsu, Zhang Weili. Może to Zhang. Wezmę tą Chinkę. O, fajna walka, taka kiedyś była na żywo. Co ten? Co Andrzejczyk przegrała, nie? Miał łeb jak gruszka. Wtedy pamiętam. Łeb jak grucha.
No, tam strasznie się ten. Straszna walka. Nie sprawdziłem, jaki on miał poziom nawet. A te podbródkowe wchodzą fest. A każdy włazi. Ale wojna. Pytanie, kto będzie lepszy. No na razie gość dostaje. Gość już chyba czwarty raz leży. O, teraz mnie kurde przycisnął. Cut lover jakiś pośmanik. Do budy Jędrzejczyk. Koniec. Nie miał kondychy i nie trafił i dupa. Pokonany. Na wojna. Gość dostał, no. Ładnie tutaj. Kopa na szczenę. Wow, miał 50 poziom. Myślałem, że był jakiś ten. Jakiś kozak. Lepszy. A tu cyk. Dobra, jeszcze ze 3 walki zagramy, może zdążę, czy ze 3 walki zagrać. Akurat przez 15 minut samymi babami się będziemy bili. Trochę mi to nie pasuje, no ale już trudno. Najwyżej odpalę inny tryb za moment. Może ten, jak wygram, to awansuję do 6 dywizji, na 6 skończymy. No jak się nie uda na 6 skończyć, to skończymy na 5, nie? Bądź na 4, jak spadniemy. Dobra. Gość gra utworzonym. Okej. No to ja se Valentinę biorę. Valentinę Szewczenko. I lecimy. Z utworzonym może być łatwo. Utworzone to są daremne postacie, ale no zobaczymy, nie? Jak wyjdzie. Ej, on... Ja! On ma 10. dywizję, ten chłop. Jakbym z nim wygrał, to autentycznie awansuje z dywizję wyżej. Albo nawet dwie. Tylko, że to jest jakiś kozak. On ma 90. poziom i... I kurde ten. Podejrzewam, że on będzie umiał nawet jakieś parterowe akcje robić. Uniki ładne robi. O! Fandralam, dzięki za hościka.
Dzięki, dzięki. Za hosta. Kurde, fajnie by było z nim wygrać, no. Ale tutaj ciężko, ciężko to widzę. No właśnie. Czy mi faka pokazał? Ty skurwysynu, ty. Spoko, na sekundę przerwa w pracy. No, spoko, spoko. Właśnie widziałem tam na streamie, żeś był u Miyuki chyba wcześniej. Ty no, faka mi zaś pokazał. Nie no, nie ma szans z nim. Z tym chłopem. On mnie tak napiera, że... To jest szok. Chociaż może się wysra zaraz ze staminy. Co tu się dzieje? Proszę państwa. Może zero kondychy. No, koniec. Po walce. Szkoda, bo jakbym wygrał, to kurde, dużo bym punktów ugrał, nie? Na tym gościu, a tak... Niestety się nie udało. Szkoda. Nie daję mu nic. Napierał, napierał, aż w końcu wygrał. O, ma S5, S6, coś tam, S7. Ale dużo punktów na mnie spadło, bo on miał duży poziom. Dużo miał rangę. Także tak to wygląda. Dobra, wejdźmy sobie do centrum. Wyzwania sobie odbierzmy. Bo jest trochę nagród. Pyk, pyk, pyk. 1000 celnych. Co tam jeszcze nam wpadnie ciekawego? Grappling. Dobra, na online coś mamy. Przyjęto piątą dywizję. TKO. I to tyle. Dobra. W ogóle mamy ten. Aha, nie mogę wejść tutaj do sklepu. Kurde, się teraz zbugowało i trzeba czekać. Aj. Lipa, lipa trochę. Dobra, jeszcze 10 minut streama. W ogóle streamuje ktoś teraz o tej godzinie? By komuś rajda zrobić, albo nawet hosta? Się odwdzięczyć? Czekaj, to zobaczmy. Kto ma streama z takich mniejszych streamerów? Co mają po 10 widzów? Za bardzo nie ma komu. Wyszło z tego, czy nie wyszło? Kurde, ile ludzi streamuje. Ja cię kręcę, co jest z tą grą? Nic nie mogę zrobić w tym momencie. Dobra, jest. Udało się wyjść. Personalizuj. Aha, tutaj mogę ten ubrania temu gościowi zmieniać. To jest bez sensu. Świet profil. Co my tu mamy? Kurczone walki. 95, wygrane walki 54. No nie jest najgorzej, nie? Przez poddanie 12 walk.
Mam tutaj jakieś nagrody dodatkowe. Czy te? Nie mam, dobra. Slogany. Tu w ogóle można slogany sobie ustawiać i można kupić sobie, nie? Różne. I tu są ten. Czyli to jest ten slogan ogólnie. Mogę je kupić albo za 2000 na przykład tych końców, co mam, albo za ileś tam punktów tych premium. Boom Mielone, Ben Askren. To jest najgorszy zawodnik w historii UFC w ogóle, nie? Ale dobra. Ben Askren. Dobra, nic tu nie ma, więc idziemy na walkę jeszcze jedną. Przynajmniej. Zobaczmy, 23 poziom. Okej. Dobra, biorę tam Zhang. Chociaż jest jeszcze Kowalkiewicz, ale ona ma tylko 4 gwiazdki. Chyba że gość weźmie 4-gwiazdkową. Dobra, bierzemy Zhang. Maryna Moros. Okej. Dobra. Niech będzie Maryna Moros. Ostatnią walkę prawdopodobnie. Że nie wziął jakiejś dobrej zawodniczki. Brendan. To lecim po nią. Lecim do przodu. Myślę, że to prostymi możemy popróbować. Już ma, kurde, ten czoło obite. Ojojojojojoj, uciekamy. Kurde, taniec Wawrzyka. Te skubaniec robi te uniki, wkurza mnie, nie? Just missing on the uppercut there.
continues to mix it up, going to the head, mixing in some body shots. Wytrzymał. Wytrzymał pierwszą rundę, ale obita. Bity pysk ma. Świetna walka. Papy skurwy syna nie dasz? No dobra. To ci ryj zbije teraz. A mnie teraz trafił. O ty gnojcie. No boś trochę tam zaskakuje mnie tutaj tymi ciosami. O Jezus, jakby mnie teraz trafił, to jest po mnie, nie? Autentycznie, chyba że nie miałaby takiej siły. Tamty! Koniec! Co to było? Ej, co to było? Ona się tak za nogę jakoś dziwnie chwyciła. Ja pierdziele, ale też rimam obity strasznie. Kurde, zapisałem zrzut ekranu. Chciałem zrobić ten. Zaili Wang. Dobra, zobaczmy na jakiej dywizji skończyliśmy walkę. Siuga, guk, brujowy tutaj. A nie, pod okiem. Rozcięcie. Dobra. Zobaczmy. Wygrę walki przez knockout. No niestety szóstej nie udało nam się dywizji niestety wbić. Mamy piątą dalej. Statystyki. No ewidentnie tutaj. Chociaż zaczynających trafią, to miał więcej ten gościu. Ale ogólnych miałem więcej na pewno. Także o to chodziło. Wiecie co, poczekam te 20 sekund i jeszcze jedną walkę sobie zagram, ale tu już chłopami, bo nie chcę mi się już babami grać, a jeszcze jedną bym zagrał. O, 12 poziom, super, co dostaniemy za to? Szkocka kreata, elegancko, gepard pomarańczowy, spodenki jakieś. Sieciowe mistrzostwa świata. Waga średnia, waga półśrednia. Dobrze. Zagramy ostatni pojedynek. Mam nadzieję, że nie spadniemy jakoś mega, mega nisko. O, dobra. Dało nam wagę koguciom. Gramy z gościem, który... No, 87 poziom ma. Roba Fonta wziął, tak? I dużo tutaj jest takich, co mają dużo gwiazdek. Dobra, bierzemy tego pana. It's time. Uruchom. I lecimy.
Chris, jesteś jeszcze? Czy już cię nie ma? Czy już żeś poszedł sobie? O, łapy mi nie dał. Okej. Okay. Jestem, kolacyjkę. No, ja też zaraz idę coś zjeść, nie? Po tej walce będę ją kończyć. Chciałem jeszcze chłopami jedną walkę spróbować, nie? Skurwysyn staminy nie miał. Pierwszy raz się w ogóle dębiję gościem. Biceps jakiś. PTS. PTSVK. Słowak jakiś pewnie. Kurde, lipa trochę. Jakieś bloki robi. Jeb, jaki klank. O jest. O, dostałem teraz. Strzał. Ta kokucia to przesadzona. Jeszcze tam. Tylko trochę mnie tutaj odpuści. O, ciężko, szybko. Bardziej, że tu jest dużo fajnych zawodników, tak powiem. Tutaj pododawali też dużo. Też tego Fonta nie było na start, tego co ja nim gram też nie było. Dużo dodanych jest w postaci. Dobra, obalił. Przenie trójkątne. Patrz jak mi czeka. Skurwęsy. No nie, on się wydostanie raczej, tu nie było. Nie było żadnych szans, żeby tutaj. Oj, o, przejście, dobra. Kolano na brzuchu. I lecimy z nim. O, kimura jakaś. Dźwignia na rękę. Kurde, czasu mało! Zdąży przed czasem. Patrz, już go miałem! Ja! Dla mnie pół ciężko, najlepiej się gra facetami, no! Patrz, już go miałem! Ja, a ładne przejście zrobiłem do ten. Wykręciłem mu fajnie rękę prawie. To mi kurde, skubaniec uciekł. Znaczy już czas się skończył, bo na pewno by nie uciekł, bo widziałem już ja... Jak on już nie umiał na ten. Nie umiał już uciekać, nie? Czy go tak trzymałem? Ajajajajajaj. No nie. Dobra, spróbujemy obalić. Uciekł, dobra. Ja się kręcę. Ale się nadziałem. Nie sięgnąłem go tym, kurde, zamachowym i mnie kopnął po prostu, nie? Patrz, widzisz?
Cyk. Nie trafiłem go i no niestety koniec. Koniec walki. Jaki on miał w ogóle ten? Dobra, ale skoczyliśmy na piątej dywizji, więc jest dobrze. Więc jest ok. Nie ma tragedii, myślę, na piątej dywizji skończyć dzisiaj. Zobaczę jeszcze historię walk. No, historia walk spoko. Także myślę, że... A, tu możemy karty gracza oglądać. To chyba tyle będzie na dzisiaj, nie? Zobaczę jeszcze faktycznie, kto streaminguje. Może jakiegoś hosta walnimy. A, bo dobra, kończymy. Nie chce mi się. Także trzymajcie się i do następnego. Ejos.